nie wiem właśnie, czy łatwiej, czy nie łatwiej, jakbyśmy rozmawiali po francusku, bo właśnie czasem najłatwiej jest udawać, że się nie rozumie, o co chodzi. I teraz on udaje, że on dzwoni do swojego szefa i on tłumaczy, rozmawiał, kazał niedźwiedziowi gadać z tym szefem, że my musimy kupić autoryzację jakąś, żeby przejechać dalej, co jest nieprawda. Oni po prostu męczą, bo wiedzą, że ludzie potem dla świętego spokoju zapłacą. A niektórzy zapłacą, bo po prostu nie wiedzieli, że nie muszą płacić. On wypisuje jakiś tam kwitek, strata tata, nie? Ma taką czapkę, jakby wygląda jak z Parku Narodowego. Może i on jest z Parku Narodowego, ale my nie jedziemy do Parku Narodowego i my nie musimy zapłacić. No i ciul, nie zapłacisz, nie pojedziesz, kurwa. Pokażę wam tutaj na tej aplikacji Eye of a Lander, bo tutaj najfajniej widać, więc tutaj ta niebieska kropeczka to jesteśmy my. Więc jak widzicie już tutaj przy samej granicy, no przy samej, no już niedaleko do granicy z Senegalem. I tutaj jest takie, są dwie granice, tak więc główna droga, jak widzicie ta żółta, główna droga prowadzi tutaj, ta miejscowość się nazywa Rosso. I jest druga granica, tutaj w tym miejscu, o, w miejscu też jest przeprawa przez rzekę, w miejscu, gdzie właściwie tutaj nawet nie pokazuje za bardzo drogi, to jest kawałek drogi, bo tu jest droga, o, przepraszam, włączam z powrotem, bo tutaj jest droga do Parku Narodowego, to są dwa parki narodowe i faktycznie do Parku Narodowego jest płatny wjazd. Natomiast droga, którą my pojedziemy, której właśnie nie widać, biegnie tutaj tędy, gdzie są właśnie te znaczki. Ona biegnie tutaj i ja wiem to dlatego, że tu było napisane właśnie, że tu jest rozwidlenie drogi Shortcut to Dayama. Tak więc to drugie przejście się nazywa Dayama. I faktycznie tutaj droga jest. I teraz tak, ta aplikacja właśnie, o której już wcześniej wspomniałam, jest na tyle fajna, że daje informacje nie tylko na temat postojów, czy właśnie drogi, tak jak tej, jaka to jest droga, ale także na temat przejść granicznych i różnych rzeczy, które się na tych przejściach dzieją, czy jest łatwe, czy nie. I można sobie poczytać, wszystko jest z datami, więc można przeczytać, kiedy ktoś przekraczał granicę i jaka była sytuacja. I naprawdę, słuchajcie, włos się na głowie jeży, jak ja sobie... Bela, cicho bądź teraz. Jak ja sobie wszystko przeczytałam, no po prostu się odechciewa tam wjeżdżać. No. A najśmieszniejsze, że nawet jakbyś... Generalnie za wszystko chcą pieniądze, nawet za wstawienie stempla do paszportu przy wyjeździe. I to po obu stronach, zarówno po stronie Mauretanii, jak i po stronie Senegalu. Jedyne, co na pewno trzeba zapłacić, no to przeprawa za prom, no to jest ok. I wszyscy podają, że to jest 4000 tam tych innych pieniędzy. I to jest ok. Ale te inne rzeczy, które ludzie zapłacili, to jest po prostu od tam kilku dolarów do nawet 250 euro kosztowało ich przekroczenie tej granicy. Na kolejnym checkpoincie oni przyszedł jakiś jeden mundurowy, wziął nasze kopie, kazał poczekać i jakiś drugi jest, który nie jest mundurowy, tylko kurwa, który chce po prostu, wiecie, chciał na dla papiery z COVID-u, nie z dupy kurwa, nie? Dobra, wyciągnęliśmy mu te papiery z COVID-u, teraz on mówi, że musimy jakieś kupić authorization. I oczywiście chce za to pieniądze, nie? Strata tata. I teraz on udaje, że on dzwoni do swojego szefa i on tłumaczy, rozmawiał, kazał niedźwiedziowi gadać z tym szefem, że my musimy kupić autoryzację jakąś, żeby przejechać dalej, co jest nieprawda. My nie potrzebujemy żadnej autoryzacji, niczego. A on tam ma pozbierane właśnie kopie covidowe, wiecie, bo to wtedy robi takie pozory, nie? Że on jest jakimś official i on po prostu coś tutaj robi, no nie? Tak więc nie ma niczego takiego. My żeśmy tutaj chcieli skręcić na prawo,
Tutaj jest nawet właśnie taka tablica na Park Narodowy. I wjazd do Parku Narodowego owszem jest płatny, ale droga, która tam prowadzi obok, wcale nie. I ja czytałam o tym, że oni tam robią takie przekręty. Dzwoń do bossa i wtedy zapłacę, kurwa. Spierdalaj. Ale tu cię, kurwa, centralnie robi w chuja. Kurwa, z uśmiechem wyjebane w niego, fakt. Okej, to wrócę. Masz paszporty w ogóle? Tak, mam wszystko. Gada po francusku, to jest łatwiej. Nie wiem właśnie, czy łatwiej, czy nie łatwiej, jakbyśmy rozmawiali po francusku, bo właśnie czasem najłatwiej jest udawać, że się nie rozumie, o co chodzi. Powiem wam szczerze, że ja się strasznie zdenerwowałam. I podziwiam niedźwiedzia, że właśnie on, który zawsze się tak denerwuje, teraz nagle jest taką oazą spokoju. Po prostu on spoko, 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 spoko. I może faktycznie no, taką trzeba przyjąć tutaj taktykę. Generalnie jest tak, jak wyczytałam od osób, które tędy przejeżdżały, normalnie kropka w kropkę. Naciągają, kombinują, chcą wyciągnąć pieniądze. Za każdym razem tak coś inaczej tam nazywają. Ten akurat nazywał to authorization fee. Za co to on nie, już nie umiał wytłumaczyć, bo już tam jego angielski już brakowało mu, żeby powiedzieć. Ale koniec, no. Mówił, że będziemy mieć straszne kłopoty, jak tego nie zapłacimy. No cholera jasna, wiecie, to nie jest przyjemne po prostu, nie? Bo nie wiesz, czy ci ktoś w łeb da, prawda? Czy wiecie, jakie kłopoty mogą człowieka czekać. Nie jesteśmy całkiem tacy sami, popatrzcie. Wow. Oczywiście będzie zwiedzanie samochodów. Każdy podziwia, co kto nice. You is nice. It's nice. Ah, well, it's nice. Why? You. Bardzo fajnie zrobiony. Oni jadą tylko do Senegalu, tak? Senegal. Senegal. And that's it. Koniec. In the south. Senegal, Casamance. And after we return. You go back. Mm-hmm. Yes. Is this your first time? No. In Senegal, no. By a plane twice. Okay. But here, Mauritania, it's the first time. The first time, yeah, yeah. Drive. Well, yeah. Yes. And Morocco, we have 12 or 15 times. Okay, hey. Really? Morocco. Oh, okay. Oh, wow. Okay. Tak, no, tak, mówimy o tej drodze, wiecie, droga jest okropna, bo właśnie są takie rowki i tu po prostu jedziesz, masakra po prostu, telepie, okropnie. Pokażę wam trochę te samochodziki, piękna Toyota z zabudową, super, super. A tutaj Defender, taki zabudowany.
Bella gada. The roof goes up, yeah. Tak. Goes up. Yeah. Yeah. So you can stand in the inside. Ah, yes. Tak. Dach się podnosi. And you have everything inside. No, macie home inside. No, we've inside. Got everything outside, which is very nice. Outside too. Fajnie, bardzo fajnie. Mają właśnie zrobione, powiedzieli, że wszystko zrobili sami. I jeden i drugi samochód jest wykonany, no trudno powiedzieć własnoręcznie, bo widać, że to jakaś firma robiła, ale nie jest to jakaś taka zabudowa, która została kupiona po prostu. Nie? Tak więc... Tango! No. Yeah. Can I? Of course. Idę do środka, dostałam zaproszenie. Tak więc zajrzymy do środeczka. Trochę. Uwaga. O. And you sleep there and the table is mm-hmm. No, no, no. Czyli jest tutaj stolik, który po prostu później rozkładają to wszystko i tutaj śpią. Toilet. Aha, dry. Mm-hmm. Dry toilet. And shower. And shower. Czyli jest prysznic i toaleta i tutaj szafa. Aha. Super. No, nawet jest zmywarka, słuchajcie. And a big to wash. No, 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 sink. Aha, aha. Duży sink, wszystko mają. Fajnie. Tutaj w środku faktycznie widać, że to jest wykonane samodzielnie. No, bardzo schludnie, czysto. Pięknie. A tutaj w samochodzie leci tango. Słuchajcie. Tango. Znalazłam tango, friends. W Mauretanii. Tango. You listen to tango. Tango, do you dance? We dance. There you go. Tango, si. Yes. We lived in Argentina. Uh-huh. Really? You lived in Argentina? One year. 1 year to learn tango. No. Michel, you were working a long time ago. Uh-huh. And 20 years ago. Uh-huh. 30 years ago, I began to dance tango. Oh. Because before we lived in a sailing boat, and we crossed the Atlantic. Around. And we crossed the. From Gambia to Brazil. And Brazil, Guyana. Yeah. Oh my God! So interesting. Completely crazy, yeah. They are old and crazy, but young. Tutaj jest wjazd do National Park, ale my oczywiście nie jedziemy, my jedziemy do granicy, tak? Tak więc najlepiej by było pojechać. Tutaj w tym zielonym mundurze jest wojskowy, prawdziwy wojskowy, a tam wcześniej jest taki, który jest ubrany w moro, ale tamten nie jest żołnierzem, bo już na tyle co było checkpointów, to wiemy jak wyglądają ich mundury, nie? Temu nawet właśnie się nie chce nawet podejść do nas i po prostu wziąć od nas cokolwiek tam, popatrzeć na paszporty czy ten. A tamten teraz truje dupę i chce od nich pieniądze tam z przodu, nie? Ale widzę, że też nie są tacy prędcy do opłacenia, bo jakby chcieli zapłacić, to już by dawno zapłacili i pojechali, nie? Tak więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. My spróbujemy sobie tutaj przejechać i zobaczymy, czy on nas puści. No. No. Bonjour. Bonjour, monsieur.
I widzicie, tu jest taki gościu, który wygląda, tam on wypisuje jakiś tam kwitek, stratatata, nie? Ma taką czapkę, jakby wygląda jak z Parku Narodowego, może i on jest z Parku Narodowego, ale my nie jedziemy do Parku Narodowego i my nie musimy zapłacić. No i wielka dyskusja, prawda? On oczywiście twierdzi, że musimy zapłacić, a my tego. Ci w tym pierwszym samochodzie już zapłacili. A teraz ci drudzy, jak powiedzieliśmy, że nie trzeba płacić, no to jest kłótnia, prawda? No, niedźwiedź za długo nie był spokojny, a w poprzednim miejscu dziwił się, że ja się zdenerwowałam i oburzyłam i zaczęłam wrzeszczeć na gościa, że nie będę płacić, a teraz sam ona wrzeszczą na tego. Tak więc, no wiecie, jak wiesz, że nie musisz płacić, no to jest kurczę irytujące, nie? Oni po prostu męczą, bo wiedzą, że ludzie potem dla świętego spokoju zapłacą. A niektórzy zapłacą, bo po prostu nie wiedzieli, że nie muszą płacić. Police! A ja bym po prostu pojechała, jedź. Nie będę jechał, jedź, kurwa. Jedź, wołał policji. Ale nie będzie wołał policji. Mówię ci, jedź. No i pięknie, i widziałeś, i co? I żaden żołnierz, który tam jest, nie jedzie za nami. No i wygląda na to, że nikt za nami nie jedzie. I wiecie co? To nie są duże pieniądze. I faktycznie można by było to zapłacić i mieć święty spokój. Ale my po prostu naprawdę dla idei nie lubimy, jak ktoś nas oszukuje. I nie będę płacić, oboje nie będziemy płacić za coś, co jest niepodstawną opłatą. Ta droga, po której jedziemy, jest zwykłą drogą. To nie jest National Park. National Park jest po lewej stronie, do którego my nie będziemy wjeżdżać. My po prostu jedziemy prosto drogą do granicy. Ta droga też się poszła kłócić. No bo jak już ty powiedziałeś, no to ona poszła się kłócić, nie? Ale teraz taka głupia sytuacja, bo ci pierwsi już zapłacili. Tak. I najprawdopodobniej teraz w ogóle nie wiadomo, co oni zobaczą, zrobią. Bo jak oni zobaczą, że my żeśmy pojechali, nikt nas nie goni i nikt nie każe, nie zawraca nas i nie każe nam zapłacić. Nikt nie będzie nas gonił, bo to jest bezpodstawna opłata. Rany, co za atrakcje. Afryka. Tak. Pierwszy dał pieniądze, kurwa. No, on się w ogóle nie zastanawiał nawet, on nie wiedział. I właśnie oni biorą ludzi przez zaskoczenie, że ty nie wiesz. Jest szlaban, wiesz, że jest National Park, on ci mówi, że to jest opłata za National Park, bo jedziesz przez ten obszar i tyle kosztuje wjazd i płacisz, no bo jakby to jest takie naturalne, że się płaci za wjazd do tych parków narodowych w wielu miejscach i to takie jakby oczywiste jest, nie? Ta opłata wydaje się taka rozsądna, takie te pieniądze nie są jakieś duże, nie? Ale też nie są małe, no. No nie, oni... Tak, oni już jadą za nami? Kurwa, nie mów, że zrobili to samo. Po prostu dali rurę. Co ty gadasz? Ta, to oni. Tak? Ta, ci Toyotą. Aha, jadą już za nami. No to dobrze, dogonili nas ci Francuzi. Potem się zapytamy, czy zapłacili, czy nie zapłacili, to będziemy widzieć. Do granicy już nie jest daleko, ale tym tempem to pewnie jeszcze z godzina jazdy.
widać, widziałam, potem był drugi za nimi, tak. Ojej, tutaj to już naprawdę, słuchajcie, są takie dziury, że nawet w ogóle nie ma którędy tego ominąć. Good luck, pojebany. Deszczowej. Tutaj jest pora sucha i pora deszczowa. I w porze deszczowej ta druga nie jest przyjezdna. Ale teraz jesteśmy pod koniec pory suchej. Ale strasznie jest. Znaczy nie jest niebezpiecznie, tylko po prostu bardzo wolno trzeba jechać. Nie, to pierwsi są ci, a tamci jakby za nimi. Pierwsi są ci, co zapłacili. Dobrze, dojechaliśmy już do granicy, tamte budynki, które widać przede mną, to jest granica. Mamy obecnie za 15:15, tak więc spokojnie powinniśmy tą granicę przekroczyć, no jak wszystko dobrze będzie, nie? To się zaraz okaże. Najlepiej się w ogóle nie zatrzymuj, bo oni tam na pewno będą chcieli znowu coś, kurczę, ten. No, no dobrze, no ale tu, przed bramą się nie zatrzymywać. Ale granice, co jedno to lepsze. No tu idzie jakiś, kurwa, ziomek już ubrany na cywilnie, więc z nim nie gadamy. Sytuacja oczywiście wygląda tak, że, kurczę, tamci Francuzi mówią, że zapłacą, bo to taki community tax, nie ma problemu, kurwa. No to dobra, to niech oni płacą, no nie? Jak oni zapłacą, to my po prostu będziemy mogli przyjechać razem. Bo i tak jak stoimy, to jest szlaban, jak oni go podniosą, to my jesteśmy pierwsi, więc my musimy przyjechać. O rany, wiecie co, jestem strasznie zdenerwowana. Powiem wam szczerze, że wy po prostu, nie wiem, szukam cenzuralnych słów. Wywalili nas, to będzie odpowiednie słowo, wywalili nas z tego budynku, który jest budynkiem, gdzie są właśnie celnicy i w ogóle po prostu nie będą z nami gadać, dopóki nie zapłacimy temu, co podnosi ten szlaban za, no, co chce pieniądze, żeby podnieść szlaban. Tam jest taki niebieski budynek, w tym pierwszym niebieskim budynku był bardzo miły oficer, który się pytał, co mi dacie, gdzie jest opłata dla mnie, wprost, po prostu, gdzie, za co? Za to, że wziął od nas kopię paszportów, przepraszam? A tu w tym budynku, gdzie oni faktycznie, wiecie, coś tam robią, no to w ogóle nie ma w ogóle dyskusji. Nie pogadasz, kurwa, nie zapłacisz, nie pogadasz. Chamy jedne. Nie przyjeżdżajcie tutaj. Naprawdę, nikomu nie polecam. To nie jest warte po prostu. Chamstwo po prostu i nie warto odwiedzać takich krajów. My już przyjedziemy, no bo co mamy? Wolelibyśmy się nie wracać i po prostu niedźwiedź poszedł i mówi, daj, kurczę, zapłacę, ale to bez sensu jest. Tam są kolejne szlabany i zaraz się okaże, że muszę zapłacić za kolejny szlaban i kolejny szlaban, bo znowu wymyślą jakiś inny. I na zmianę mówią, że to jest community tax, drugi mówi, że to jest parking fee, że to opłata za parking. Jaki parking? Ja to do cholery nie przyszłam sobie postawić samochód, kurczę, pod jakimś centrum handlowym, tylko to jest granica do cholery, nie? A, mówię wam. To... A, nawet już mi się nie chce gadać. No i co? No, tam ci jeszcze się zadaje. O, taka granica, słuchajcie, tutaj jest Mauretania, Senegal, krowa sobie idzie spokojnie,
ma wszystko w nosie. O, tam dalej idą krowy. No i? No i już. I ile zapłaciłeś? $2. No to $2, niech się udławią tymi $2. Dobra, zobaczymy co dalej. A występy masz w paszporcie, tak? Znaczy ty nie masz, on ci, to był custom tylko. Aha, to był custom tylko. Tak. Następny będzie chciał kolejne $2. Tam pisało, że biorą po 5, na 10 euro za stempel w paszporcie. I wiecie co? W tej ostatniej budce, gdzie poszliśmy z paszportami, to oni chcieli pieniądze za to, że wbiją ci stempel do paszportu. I po prostu szok. I nawet ja, wiecie, wyskoczyłam już po polsku i mówię, ty, on chce pieniądze. I on od razu zrozumiał, o co chodzi, nie? Bo mówię do niedźwiedzia, on chce pieniądze, bo on mówił po francusku, co my nie rozumiemy. I jak ja powiedziałam, on chce pieniądze, to patrz, on po polsku zrozumiał, bo od razu powiedział do mnie, no money, money. Za co? Za stamp. I wiecie co? Tam było dwóch takich młodych dość i jeden taki staruszek. I ten staruszek wziął nasze paszporty i mówi, chodźcie, chodźcie, tu wziął nas, po prostu wyprowadził z tego biura. I tak kręcił się, widać było, że chce pieniądze, nie? Że tak, wiesz, że może jemu damy do kieszeni i nas przepuści i tak dalej. Ale my żeśmy dalej udawali głupich, że nie wiemy, o co chodzi. I wyobraźcie sobie, że on po prostu dał nam te paszporty i powiedział, ok, to jedźcie. Dobra, tutaj przed nami jest jeszcze jeden szlaban, zanim wypuszczą nas. I oczywiście tu pięknie barykaduje pan swoim wspaniałym ciałem. I będziemy ponownie negocjować. A tutaj jest taki, który się zastanawia, co z nami zrobić. Tam nie widać go dobrze, ale on jest tam. Niedźwiedź pójdzie tam zagadać. Nie wiem, jak to się stało, ale po prostu otworzył ten szlaban i w ogóle nie chciał żadnych pieniędzy, nie? Nie, surprise, surprise. Ale teraz kolejny etap. Przed nami jest prom, za który trzeba zapłacić. No to jest ok, my zapłacimy, z tym, że nie mamy miejscowych pieniędzy. Wiem, że miejscowa opłata to jest 4000. Nie wiemy dokładnie, ile to jest w dolarach czy w euro. Niektórzy napisali, że zapłacili 10 euro, ale można taniej. Ale ile taniej, to nie wiemy. Spróbujemy, czy uda nam się za piątkę przejechać. Jak pytasz, dlaczego musisz zapłacić, zawsze jest cisza. Jeny, jaka korupcja. I najgorsze, wiecie, że ludzie płacą, że inni turyści, ktoś tutaj napisał na forum, że zapłacił 50 euro za wszystko razem. Nie wolno takich rzeczy robić, bo jak ktoś zapłaci, to oni myślą, że to dla nas są takie małe pieniądze, że my wszyscy tu będziemy płacić. I że to jest okej, bo to oni nie rozumieją, jak my im mówimy, że to jest nielegalne, czy to nie jest okej, że jak ty możesz to robić. To oni tak patrzą, że jak możesz, no normalnie. On se wziął, podniósł szlaban, se pojechał dalej. To jest ten zwiastun. No. Okej. Okay. To ja nie wiem teraz, gdzie my już jesteśmy. Już na granicy, czy jak my tu jesteśmy? Niedźwiedź tu ma taką metodę, zostańmy od razu przyjaciółmi, tu se pożartuje, pouśmiecha się do nich i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. No, widzę, że niedźwiedź jest szczęśliwy, więc ubił targu, nie wiem jakiego, ale to zaraz będziemy wiedzieć. Szlaban się otworzył, jedziemy. Upierał się przy dysze. Upierał się przy dysze, zapłaciłem $5. No i za piątkę jedziemy. I dał mi livery seat. O, jeszcze lepiej. Mamy w takim razie kwit
i zapłaciliśmy połowę tego, co pisali inni ludzie. Tutaj niedźwiedź stoi tam w tej budce, w okienku, wziął wszystkie dokumenty. Senegal to jest pierwszy kraj, gdzie potrzebny jest karnet. Zobaczymy, jak to pójdzie. Czytaliśmy, że nie zawsze chcą tutaj podbić na granicy i nie rozdają po prostu taki papier przyjazdowy do Dakaru, ale wtedy za ten papier też chcą pieniądze. O, niespodzianko. Tutaj oczywiście jest kolejny parking, który ja nawet nie mam jak tego pokazać. Kolejny parking, za który musisz zapłacić. W tym okienku tam musieliśmy zapłacić za taki dokument, taki transfer i zapłaciliśmy dwa razy tyle, ile powinniśmy zapłacić. Ile mu dałeś? Dolara. Jedźmy stąd, bo ja zaraz mi szlak kurwa jasny trafi. Przecież to jest dopiero początek, kurwa. Proszę bardzo, jest nasz pierwszy nocleg w Senegalu. Nie wiem, jak piękny musiałby być ten Senegal i jak fantastyczni ludzie, żeby po prostu wynagrodzić te męki na granicy. Nie wiem, czy nam się ta Afryka podoba. Znaczy nie, inaczej powiem, nam się Afryka już nie podoba. I nie wiem, co by musiało się wydarzyć, żeby nam się zaczęła podobać. Może zmienimy zdanie. A może będzie jeszcze gorzej. Ale wiecie co? Nic to, bo właśnie sobie przypomniałam, że możemy napić się dzisiaj wina. Tu mam w tej szufladzie skitrane wino. W ogóle na granicach, jeszcze o to chciałam powiedzieć, że w ogóle nagle tutaj niedźwiedź robi pięknie obóz oczywiście. Pracuję ciężko, ja gadam. Ale zaraz też wezmę się do roboty, bo będę szykować kolację. Jesteśmy strasznie głodni, żeśmy nawet lunchu nie jedli cały dzień, bo żeśmy jechali. Ale właśnie otworzymy sobie wino, które jeszcze przywieźliśmy z Europy. I no, jakoś to będzie. No to za ten Senegal. Fuck the Afrika. Oj, nie możesz tak mówić. A jak nie, kurwa, taka prawda jest. Zobaczymy, damy jeszcze Afryce drugą szansę. I też ją zjebie. Głowę dam.